33-letnia Dorota z Bochni to kolejna ofiara nieludzkiego prawa aborcyjnego w Polsce. Bardzo często tu się stosuje bardzo nieprawdziwy argument, że z powodu ciąży będą umierały kobiety. Ja jestem za ustawą zatrzymaj aborcję. Powinno się to jakoś karać. Mieliśmy być szczęśliwą rodziną. Mieliśmy być we troje, a zostałem sam. Lekarze prawdopodobnie wychodzili z założenia, że terminacja czy wywołanie poronienia żywej ciąży będzie niezgodne z zaostrzonym prawem aborcyjnym. Pani byłaby za dalszym zaostrzaniem prawa antyaborcyjnego w Polsce? Byłam, jestem i zawsze będę. Barbarzyńskie prawo obowiązuje od 22 października 2020 roku. To efekt decyzji sędziów i sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego na wniosek posłów. Głównie z PiS i Konfederacji. Ja będę o to się starał i będę podejmował decyzję, jeśli będzie mi to dane, żeby Polki miały prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do 12 tygodnia, tak jak jest to w przygniatającej większości krajów europejskich. Stań po stronie Polek.